Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale pierwszym, wersety od 67 do 80? Zachariasz, jego ojciec, napełniony Duchem Świętym, prorokował: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, że nawiedził i odkupił swój lud. Zbudził nam róg zbawienia w domu swojego sługi Dawida, jak zapowiedział przez swoich świętych proroków, którzy byli od wieków. Wybawienie od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, aby wypełnił miłosierdzie nad naszymi ojcami i wspomniał na jego święte przymierze, na przysięgę złożoną Abrahamowi, naszemu ojcu, że to nam da, abyśmy wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół, bez bojaźni mu służyli, w pobożności i sprawiedliwości przed jego obliczem przez wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego będziesz nazwane, bo pójdziesz przed obliczem Pana przygotować Jego drogi. Dasz poznanie wybawienia dla Jego ludzi przez odpuszczenie ich grzechów. Serdeczne miłosierdzie naszego Boga, przez które nawiedzi nas Juczenka z wysokości, aby ukazać się siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci, dla skierowania naszych nóg na drogę pokoju. Dziecię rosło, umacniało się w duchu i było na pustkowiach aż do dnia jego wystąpienia przed Izraelem. Z serca Zachariasza usunięte zostały wszelkie przeszkody i mógł zostać teraz napełniony Duchem Świętym. Jak wielkich rzeczy dokonał Bóg w tej rodzinie. Dziecko, matka i w końcu ojciec zostali naczyniami wypełnionymi przez Ducha Świętego. Czytamy o tym w wersetach 15, 41 i 67. W uwielbiającej pieśni szczęśliwego ojca przedmiotem chwały nie jest narodzony syn, lecz wypełnienie obietnic Bożych przez przyjście Chrystusa na świat. Pan Jezus jest zawsze przedmiotem uwielbienia wierzących i pozostanie nim na wieczność. Zbawiciel jeszcze nie przyszedł, ale narodzenie Jana oznaczało początek tego cudownego wydarzenia. Zbawienie, pokój, ratunek od wroga, przebaczenie grzechów. Zachariasz prorokuje, natchniony Duchem Świętym mówi o rzeczach, które nadejdą. Żydzi nie zaznali jeszcze w tamtym czasie wybawienia od swoich wrogów. Znajomość zbawienia i przebaczenia grzechów objęła tylko małą liczbę spośród ludu izraelskiego. We wstępie Dziejów Apostolskich widzimy zgromadzonych tylko 120 wierzących Żydów. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich i 15 wersecie. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób. Naród jako całość nie był gotowy na przyjęcie Syna Najwyższego. Jan jako Nazyrejczyk, Boży od łona swojej matki, żył w odosobnieniu, nawet z dala od swojej rodziny. Rzeczywiście był to prorok, który miał charakter Eliasza. Mianowicie Bóg przemówił do Eliasza w pierwszej Księdze Królewskiej, 17 rozdziale i 3 wersecie, tymi słowami: odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit,
który wpływa od wschodu do Jordanu.